Możecie Państwo uznać, że literka K jest krzyżem, proszę przeczytać. Ale to się skończy. Przepraszam bardzo, czy wszyscy zagłosowali? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Czy ktoś jeszcze? Wszyscy oddali głos. Dobrze, proszę Państwa, procedura głosowania została zakończona. Teraz komisja skrutacyjna przeliczy głosy i przy ewentualnych wątpliwościach zwróci się do Państwa radnych o uznanie tej wątpliwości, którą ja usłyszałem werbalnie przed chwilą. Natomiast, tak jak rzekłem, sam system głosowania został przeze mnie jasno, klarownie wyraźnie przedstawiony.
A ja serdecznie witam pana radnego Eugeniusza Wilacha, który obiecał i słowa dotrzymał. Przybył na naszą radę. Zachęcamy, żeby pan radny to rozczęścił. Czy pan radny chciał słowo powiedzieć do słowa? Pan radny wie, szanowni państwo, że pani samorządowy dzielnicowy z krwi i kości, bo przecież wiele lat przewodniczył zarządowy dzielnicy Feli. Zresztą bardzo skuteczny i pęczny. Dziennicy i to są przewodniczący.
Wniosek, który musimy przegłosować. Kto jest za dokończenia wyborów, wyboru zarządu rady? Za pierwszym wnioskiem. Za pierwszym wnioskiem. Jest to po prostu wniosek najdalej idący i Państwo procedujecie nad tym wnioskiem. Tak. Tak? Proszę o ścisłość pojaśnienia. Oczywiście. Cóż, no przystąpimy do głosowania. Głosowanie na pewno zrobimy jasne, bo tutaj nie się dotyczyć. Więc już głosujmy. Kto jest za, żeby dalej poprawić ten proszę przyszedł. W sposób demokratyczny odpowiedź. Rozszerzamy porządek.
Przepraszam, czy głos gości się liczy? Chodziłby ja nie prowadzę, pan Henry prowadzi. Panie przewodniczący, tak? czy głos gości się liczy, czy się nie liczy? Słuchaj, dobrze. Przykro. Nie przykro. Słyszałem kandydatury? Pani Dorota Ostrowska. I pan Szymowski. Czy? Pan Makarczuk. Trzy osoby są wyruszone. Wybieracie państwo tu. A możecie zgłosić się. Ja zaraz zapiszę. Pan Kierzy, teraz Mili Państwo, wyrażam zgodę. Tak. Ja też wyrażam zgodę na konstytucję. Tak. Czyli już głosuję o szanowną komisję współpracy z nami. Komisja będzie Państwu w dalszym ciągu podnieść komisję. Tak, bo my nie jesteśmy tutaj badani, czy możemy. Ale czy jestem jakiś przeciwko? Tak, proszę Państwa, procedura głosowania staje oczywiście w przypadku zastępców przewodniczącego Rady Dzielnicy. Nic się nie zmieniło. Procedura symetryczna. Macie Państwo wyborów. Szanowną komisję. Dobrze, teraz tylko formalno-prawna kwestia, panie Kierowniku, przepraszam najmocniej. Chodzi o to, że jest obowiązek zapytania, czy Państwo wyrażacie zgodę, żeby komisja skrutacyjna została w tym samym składzie. Bo czasami są sytuacje, że jest konieczne zmiany. Wtedy, jeżeli ktoś z komisji kandydatów. Czy to ale to nie znaczy, że ktoś uzyska bez względu większość głosów, bo może nie uzyskać. Bo może ktoś dostać 3 głosy za, a jeszcze przeciw.